Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Jak widzicie, wracamy do Country Balls Heroes. Moi kochani, jestem bardzo, ale to bardzo zdziwiony, że tak wam w sumie podeszła ta seria. I naprawdę, naprawdę jestem w szoku. No ale dobra, obiecałem wam, że jak skończymy Dying Light'a, to jeszcze kilka przynajmniej odcinków na pewno wleci z Country Ballsów. W ogóle ta seria ma taką oglądalność dziwną, że o matko. Jestem serio bardzo zdziwiony, no ale dobra. Obiecałem, wywiązuję się z tego. Ale moi drodzy, z racji tego, że w sumie jest dosyć ciężka sytuacja na wschodzie, to weźmy sobie wolność i demokrację. Jest to kampania, gdzie chyba będziemy zbierać pola naftowe. Wolność, równość, braterstwo. Jako powiernik tych ideałów pokaż, czym dla Bliskiego Wschodu jest pokój. Przejmij wszystkie pola naftowe. Nie bierz żadnych jeńców, chyba że do Guantanamo. Pamiętaj. Martwe kulki nie mogą odmówić przyjęcia twoich pomysłów. Warunki zwycięstwa. Pokonaj wrogiego gracza. Warunki przegranej, utrata wszystkich swoich miast i bohaterów. Zagramy oczywiście na trudności trzeciej. Ten odcinek najprawdopodobniej pokaże się dopiero po wyjściu Dying Light'a dwójki. Ja to robię jeszcze chyba dwa dni przed, bo zrobiłem sobie delikatny zapas. Więc myślę, że nie będzie to robić jakiegoś większego problemu. No dobra, zacznijmy. I naprawdę, kochani, jestem mega zdziwiony, że tak to wchodzi. Szkoda, że nie ma w sumie żadnych update'ów do tej gry. Zdarzenie. Wolność, równość, braterstwo. Jako powiernik tych ideałów... Aha, dobra. No czyli to samo, co było wcześniej. Dobra, to już wiemy. Przechwyć rafinerię olejową. Pokonaj karate Putinbala. O Jezu. Okej, czyli tak, nie mamy miasta. Nie mamy miasta i to może być problematyczne. Zbierzmy sobie trochę kasy. Myślę, że zdążymy jeszcze złapać jakiś zamek. Dobra. Czuję zapach ropy w powietrzu. Zdemokratyzowanie tego kraju przebiegnie w sposób bardzo szybki i sprawny. No, z pewnością. Czyli bierzemy expy. I mamy nowy poziom. Posąg maga. Potężna magia przepływająca przez ten pomnik zwiększa twoje zrozumienie memów. Zyskujesz plus 20 do mem many. Świetnie, tylko tak. Co my w ogóle mamy za jednostki? To jest pytanie. Bohater. 24 Soldier Bale, 20 Texas Bali, no i Rambo Bale razy 35. No tak powiem bez rewelacji. Tutaj było, twój bohater zdaje 10-20% obrażeń więcej jednostką poziomu pierwszego. Dobra, to wiecie co? Ja sobie na to pójdę. Niech będą te pierwsze jednostki przynajmniej troszeczkę bardziej w siry dostawać. To jest większa księga wiedzy. Dobra, Afganistan Swordsman. Witaj USA Bal, jak mogę ci pomóc? Przyszedłem przejąć twoje pola naftowe. Nie, USA, przestań. Te pola nie należą do ciebie. Bez znaczenia i takie przejmę. Typical American Ball. Dobra. O, easy. Easy, easy. Jest tu gdzieś, czekaj. Jest. Czekaj. One są w miarę szybkie, ale jeszcze nie dojdą w drugiej turze, nie ma opcji. Dobra. Pyk. Ten miał więcej HP. A ty to koniec tury w sumie. Kurde, trzech zostało. Czekaj, czekaj. Dobra. Zauważyłem, że twórcy pracują nad trybem multiplayer. Co też może być ciekawe. Dobra, żadnych strat, easy. Polska chuligańska arena. Pozwala odwiedzającemu bohaterowi zrektować polskie Hooligan Bale. Nowe jednostki pojawiają się co tydzień. Z przyjemnością tam pójdziemy. O kurde. No, polscy kibice, witamy w naszej drużynie. Oczywiście expy standardowo i nowy poziom. Dobra, ale może pójdźmy w co innego? Maksymalna mana, ataki twojego butera mają 60% szansy na zignorowanie pancerza. To jest tak średnio, bym powiedział.
Dobra, wiecie co? Weźmy sobie może to. Pozbierajmy sobie troszeczkę tego wszystkiego. Ten kolejny poziom, to od razu sobie zwiększmy na dwójeczkę. No i szukajmy tego zamku, cholera, bo naprawdę już jest lipa. Jeśli jeszcze potem wrócimy, to bez problemu. Co to jest? Ślepa Tamida. Pozwala odwiedzającemu bohaterowi zrekrutować Justice Bale. Nowe jednostki pojawiają się co tydzień. To też sobie weźmy. To amerykańskie w sumie Justice Bale. Coraz mniej czasu. I kolejny poziom. O, to weźmy sobie już na maksa. Zakręty gar. Nikt nie wie, co znajduje się w tym garze. Legendy powiadają, że pewien gal wpadł do niego za młodu. Raz na tydzień zakręty gar regeneruje wszystkie punkty ruchu twojego bohatera. I co, teraz mamy wszystkie punkty ruchu, rozumiem. Prawdopodobne... O, tak 2 na 10 bym powiedział. Weźmy sobie jeszcze... Kupa kamieni na tych kamieniach. Kulki z tego kraju powinny być wdzięczne, gdy wprowadzimy amerykański porządek. Och, Ameryka, Ameryka. Dobra, budynek obieży świata, to też może sobie weźmy. Zwiększa doświadczenie, no dobra, ale gdzie jest zamek? Tu już plus 3 do siły. One są chyba strzelające z tego, co pamiętam. Wiecie co, zapiszmy sobie szybko gierkę. Okej. Kapitalistyczna cyka, nie powinieneś tutaj być. Socjalistyczny śmieciu, tylko jeden z nas może wykorzystywać ziemię. Polskie Holigon Bale, kurde, no. Ciekawe, ciekawe. A nie, one są wręcz, więc luz. No problem. Ale są bardzo szybkie, więc na 100% dojdą w drugiej turze. To jest jednostka jakiego poziomu? Drugiego. Niemcy i Rosja, no to akurat. Świetnie. Tylko tak, ty się nie ruszysz, nie ma nawet opcji. Zablokujmy strzelające jednostki. Tutaj Mida jest. Strzelamy do tych socjalistycznych panów. Mam nadzieję, że te nie dojdą jeszcze, ale to jest chyba wątpliwa nadzieja. O, dobra. Poszło. 6 DPS-ów, nie jest źle. On też dojdzie. 21, no ale dobra, nie powinny nam zrobić krzywdy. Fajnie. Atakuj go. 25. 1, lipa. Lipa, lipa, lipa. Dobra, podejdźmy tu. Dwelnijmy go. No, jakbyśmy zaczekali. Ty też czekaj. Już czas, żeby ci pokazać, z czego USA jest zrobione. Okej. Okay. Pykło. Kolejne expy. I lecimy szukać dalej tego zamku. Chyba, że my tu zamku mieć nie będziemy i to jest też problematyczne. Zwiększa ilość surowców poziomu drugiego zbieranych przez bohatera o 20-30-40%. A to jest wszystko pierwszego poziomu, ja nie zauważyłem. A wiecie co, weźmy sobie zasięg bohatera. On dużo to nie dało. No i teraz nie wiem, mam się spieszyć z zamkiem, czy mam się nie spieszyć? Popball, one są strzelające. Dobra, spróbujmy. Dobra, to już czytaliśmy. Tak, one są strzelające, więc... Z automatu... No ile się oczywiście da. Raż B, który ma najwięcej movement speeda? Widzę, że tu nie ma pokazanego. To było szczęście chyba. Nie, movement range. 6, 6, 4. No to chyba te.
Wziąłem sobie na 20 w sumie. Cztery, trzy, cztery, cztery. No, one są mocne. No, ale to nie szkodzi. Tutaj też raszujemy na maksa. Demitka sobie też podejść tędy. I tak, tego bym sobie strząknął trochę, ponieważ on będzie mógł strzelić. Reszta będzie walić wręcz. Jeden, dobra, to żadna strata. Może go na tu leczymy jeszcze. Postaramy się go uleczyć. 100 punktów zdrowia. No i git. No tu 3 poleciało pięknie. No i wygrane. I 0 straty. Ale wiecie co, ja tu chyba nie mam się spieszyć tak naprawdę. Wyklirujmy sobie może to wszystko. Starożytny pomnik prezydenta. Antyczna wiedza zawarta w tym monumencie czyni ciebie lepszą kulą. Kulką, przepraszam. Większość statystyk twojego bohatera zwiększa się. Świetnie. Dobra, to już odwiedziliśmy. Tutaj jest niby łatwa, tu sporo złota jest. Tylko ja bym bardziej skupił się na tym, co mi coś da. Na przykład kasę. My jesteśmy trochę w dupie, jeżeli chodzi o to. Bo jakbyśmy od razu tam poszli, to nie byłoby problemu. Ale widzę, że tu nie ma żadnego chyba czasu. No chyba, że mnie wywali, to wtedy się wkurzę. Bo nie dostaliśmy żadnej informacji, znajdź zamek czy coś. Następny tydzień za jedną turę, więc zaraz się przekonamy, czy będziemy mieć problem. Nie mamy problemu, czyli nie musimy się spieszyć. Obrońca wolności. Więcej doświadczenia. Od razu sobie Holygon Bowlsy weźmiemy. Bo oczywiście możemy w tej chwili wziąć, bo nowy tydzień. I tak, nowe talenty. Większa ilość doświadczenia, w sumie też spoko. Ale jednak wolę troszeczkę DPS-ów. Okej. Odejdź USA, idź być grubym gdzie indziej. Nie jestem gruby, to są mięśnie. Dlaczego więc burger orbituje wokół ciebie? Kurwa. Orbitujące burgery. Dobra, panie Trump. To są jednostki strzelające, więc znów rush C. 20-20. Nie mogę ciebie. O kurde. Lipton. Lipton, Lipton, Lipton. Trochę ich tu jest. Dobra, czy ty możesz ich w ten sposób zaatakować? Możesz. Jeden. Dobra, lecimy dalej. 16, no nie jest dobrze. A ten już tylko 3 wali. Dobrze, utłukłeś dziada. No i jeden padł. Jakby to było 20, to nie byłoby problemu. No tak, niestety. Sześć, sześć. Bierz tego. A ty bierz tego. No i git. Trump. Lecz. Zero strat, nie przyjmujemy tego. 205 kryta, świetnie. Dobra, jak będzie to w ten sposób. Ty to już możesz czekać. Nic to nie zmieni. To było szybkie. Okej. Tu jest jakaś klątwa. Tu jest jakaś klątwa, weźmy sobie tę mitkę. Kolejne 3 sztuki. Herbatka. No i dobra, i zrobimy to
Ten grobowiec, tylko zapiszmy sobie delikatnie. Easy, bez niczego. To już mamy odwiedzone. Tu jeszcze możemy iść. Kolejne 1000 doświadczenia, też spoko. Dobra, bierz tą flaszkę. Tu już byliśmy. Tu możemy sobie przejść. No i walijskie knajdbale. No ale to jest jakiś naszyjnik. To oczywiście sobie go weźmiemy. Ojcze? Synu, niebezpiecznie jest chodzić samemu. Ojcze, nie jestem już mały. Bez znaczenia. Okej. Okay. One są w walce wręcz, więc to nie jest żaden problem. One są mocne. Jeżeli chodzi o to, to one są mocne. Oto koniec tury bez problemu. Ale są wolne, w drugiej turze jeszcze nie dojdą. Więc easy. Ty też ta mitka sobie poczekaj. O kurde. O kurde. No powiem wam szczerze, że tak 2 na 10. Wierzę, że nie dojdą. No i moja wiara się opłaciła. Uff. Dobra, zaczekaj. Znaczy ona mogła tutaj dojść, nie pamiętam. Dobra, demokracja. Jeszcze ta mitka będzie mogła tu dojść. No nie jest jakaś ambitna, nie oszukujmy się. Ja bym dał jakiegoś większego DPS-a. No nie ma tutaj w sumie żadnego fajnego czaru. W sumie tylko ten kapitalistyczny ball. Niepokonany. Ta jednostka nie posiada duszy. Przebijać czaszek. To jest drugi poziom dlatego. No to powiem wam szczerze, że tak 2 na 10. Dobra, dajmy sobie przynajmniej krytyka. 3. O, jak pięknie wpadło. 2-3, jest szansa. 5 DPS-a, dobra. Jest spoczni. 76, no w sumie te Hooligan Ballsy to nie jest jakieś ambitne. Dobra, ale wygraliśmy bez strat, świetnie. Wygraliśmy bez strat. Czy ja w ogóle... Oj, przepraszam, to się wytnie. Czy ja w ogóle mam założone naszyjniki? Mam. Plus 2 do DPS-a, plus 4 do kryta, rozumiem, tak? Skryt, nie armor penetration. 12 do ataku, 5 do laka i 5 do przebicia armora. No nie jest źle. To travel barę można rekrutować. Oczywiście je weźmiemy, tylko nie wiem, czy mi teraz morale nie spadną. Kolejny naszyjnik taki sam. Co ja mam z tobą zrobić? Dobra, Guard Ball. One też są chyba melee, więc nie powinny robić żadnych problemów. Wiecie co? Ja bym sobie chyba połączył te dwie jednostki. 35 to jest chyba lepiej niż 20 i 15. I może byśmy jakoś je rozlokowali. Na przykład te mi dajmy na topa. Potem dajmy strzelających. Dajmy... W sumie Rambo może być. O, i w ten sposób. Tylko tak, tu musimy chyba ruskich najpierw pokonać. Nie przeszkadzaj mi, kapitalisto. Jestem zajęty. Hej, Rosja, Rosja. Czy mógłbyś przestać zatruwać inne kulki? Przeszkodzono Rosji w trakcie przygotowania kolejnej trucizny. Nie! Powiem wam, że kurde, już ponad tydzień czasu nadal jestem kurde chory. Nie wiem, co mi jest.
Nie mogę dojść do siebie. Cały czas mam taki kaszel, że to szok. Więc przepraszam was, jeżeli nie zdążyłem tego wyciąć, albo nie zauważyłem, że muszę to wyciąć. Dobra, 8. Kurde, tylko mogłem dać się rush. Ale nie mogłem dać się rusha. Dobra. Bo to nie było tematu. Lecimy jakieś kulki tutaj niestety. 4, 8, 7. Kurka, 8 będzie też atakować. 7. 6 też będzie atakować. 7 dopiero atakuje po naszym strzelającym. Dobra, dobrze, troszeczkę mniej DPS-a. Jeden zabity, bo krytyk wpadł. Siedemnaście. Kurde, ile wy hitujecie? Ja też potrafię strzelać. I to chyba nawet lepiej niż wy. Go, gany. Dobra, dojdziemy. Nie dojdziemy chyba nawet. Demida nie ma żadnej umiejętności fajniejszej. Dobra, trudno. Trójeczka padła. Dobra, została tylko jedna jedynka. 5 DPS-a. Świetnie. No mamy jedną stratę niestety. Jakiś nowy item. Jakiś nowy item. Czarny pas. Były właściciel tego pasa został carem Rosji. Jest jaki to... Nie, 4-3. No nie jest stary super hiper. No dobra. Mam nadzieję, że one nie są strzelające. Boże, USA, ale ty utyłeś. Tam utyłeś. Tylko marzanki słowne. Dobra, one nie są strzelające, więc luz. No ale mają sporo DPS-a i sporo armora. Dobra, chuligansy, stop. No nie, ale dobra, movement speed jest masakryczny. No problem. Za dużo to my nie zrobiliśmy. Tu już więcej. Tu w ogóle porażka. O kurka, wódka. 3. Zadefujemy dalej. Chyba jeszcze nie dojdą w kolejnej turze. Chyba jeszcze nie dojdą. 2. Dobra. Strzelamy w tego. Kolejne 2. Mam nadzieję, że nie dojdą. Nie dojdą. Świetnie. Dwadzieścia osiem. Dobra, w czwórkę strzelajcie. 3. 1. I 3, dobra. Jeden padł. Teraz możemy wbijać na kwadrat. Weźmy go od tyłu. 1, 2. Liczę, że Temida pokażesz klasę. Nie pokazałaś klasy. Przynajmniej zabiłaś. Rekrutujemy wszystko. I tak, tu jeszcze mamy golda do zebrania. Myślę, że ekspy. W sumie niedaleko już jest do następnego tygodnia. Kurczę. Dobra, ja sobie poczekam tu jedną turę. Nie, nie chciałem tego, kurde. Spacja na przykład w tym. Na przykład w... Karosach trójce daje po prostu kolejną turę. Nie turę, tylko ponowną akcję, jakby ponowne działanie. A tu widzę, że nie.
Dobra, idziemy dalej. Tu wszystko wyklirowaliśmy. Wiem, że tam mam jednostki zebrania, ale no już niestety. Jakie to masz jeszcze talenty do rozdania? Może damy ci po prostu więcej AD. U nas nie było. Plus 3 do siły, świetnie. Skarbik. XP i olej. No dobra, i tu tylko w sumie counter terrorist ball. We beast do? Przestań rzucać niemieckie czary. Nein! A raczej nein. Nie, nein czy nein, nie wiem. Nie mam pojęcia. Z niemieckiego jestem noga. A podobno powinno się znać język swojego wroga. Na koniec tury to są i tak milej, więc... No i wcale nie są szybkie, więc ludzik. Trzy. Kurczę, no. Też trzy. Lipa. Lipa, lipa, lipa. My tu normalne DPS-y są. No i już dojdą w tej turze. Oj, dojdą z pewnością. Dobra, krytyk wpadł. Krytyk wpadł. Proszę zabij. 1-1. 1-1. Dobra, nawet nie podejdą. O kurde, ile tu jest ONZ-ów. Dobra, tu bodajże mamy... Różki ONZ są po mojej stronie. Opinie innych krajów są bezwartościowe. Przynieśmy temu krajowi demokrację i wolność. As you wish. Dobra, mamy nowy poziom, więc dodamy sobie oczywiście w atak. Tu oczywiście idą expy. Od cholery kasy. Dobra, ONZ bale, bierzemy was wszystkie. Czyli tu będą jakieś chyba większe walki. Tu będą chyba większe walki, bo tu jest za dużo tego wszystkiego. Bierzmy expy. Dobra. Jest obelisk. No i przynajmniej mamy już chyba full manę, prawda? Jest full mana. Tutaj nie widać many, naprawdę? No bez jaj. No tego wziąć nie możemy, dobra, weźmy obelisk. Jezu, potwór na horyzoncie. Zastanawiam się, co ta wiedźma może chcieć. Obelisk wiedzy. Antyczne tablice umieszczone na tym obelisku przekazały ci antyczną wiedzę. Twój bohater zyskuje 1000 doświadczenia. Dobra, zróbmy jeszcze Merkel Bala. Wibis do? No to już było. No to bijemy Merkel Bola. O kurde. Mogłem zapisać grę. Strzelające które to są? Ten strzelający. Tylko jeden strzelający. No to git. Już nie ma. Oż ty dziadu gałganie jeden ty. O tu jest jeszcze strzelający. Nie. A to Merkel zaatakowała jeszcze. Oż ty gnoju. Ale to też jest strzelające, więc luz. Czemu Merkelowa ma terrorystów i zidbole? Dobra, on będzie szybki. Jeden burek siadł. On jest bardzo szybki. A wszystkie są w sumie szybkie. Dobra, burka już nie ma. Burka już nie ma. Jeden, dwa. Kurde, ile to ma armora. Albo te jednostki są już słabe po prostu. To też tak może być. 3-5. 3-5. No i pięknie.
1-2. Nie znam tych jednostek. Czy ja amunicję zadałem? Halo? Czy ja mogę kogoś uleczyć? Na przykład ciebie. 8-9. Dobra. 17. 1-1. Znów minus 2. Czyli gałganie 1, ty. 5. My się zbakujmy. Dobra, tu już możemy wchodzić bez problemu. 3-3. Jeżeli bym chciał tego. A tu jest 3-3. Holy moly. No, tych polizajców trzeba walnąć. 2 krytyk 97, no tak bez rewelacji. 2. 1-2. Lipton. Lipton. 50 obrażeń to nic nie da. Ja bym na Rambo dał więcej, ale nie mogę. Ale lipa. Ale Lipton. Dajmy mu tarczę. 4. 1. Ubijesz? Jest szansa. Strasznie masz takie rozwalone DPS-y. Albo zadajesz dużo, albo bardzo mało. 4-7. 6. No ale to już nie jest problem. 5-5. O, też mają pierwszy atak. Git. Ty mi da, dobijesz. No dobra, będą lekkie straty, aczkolwiek nie jest źle. 2-2-1-3. Dobra, kochani, ale to by było na tyle w tym odcineczku. No, dogramy na pewno jeszcze pewnie ze dwie kampanie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczymy, jak to dalej będzie się oglądać. Dobra, ale w tej chwili dzięki wam serdeczne. Pamiętajcie, że Discorda i strony macie w opisie. Grał dla was Shiro. No i co? Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i oceniach filmu. Trzymajcie się. Hej, hej.